tym odcinku powiem wam, dlaczego do Fatbike'a wkręciłem platformy i przestałem jeździć w butach SPD. To wszystko dzięki naprawdę super zajebistej zimie, którą mamy w tym roku. Nauczyłem się czegoś nowego o życiu, moi drodzy, rowerowym życiu i o świecie, i o fizyce, i o mojej fizjologii, że tak powiem. Zapraszam was do oglądnięcia mojego następnego odcinka poświęconego fatbike'om. Natomiast kolejna gruba historia już, moi drodzy, z podłupienia, z rowerowego południa, ponieważ jest mi zimno, po prostu zimno. Cześć, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj filmik na temat jakie buty, jakie pedały do roweru na śnieg. Oczywiście głównie rozmawiamy tutaj o fatbike'u, natomiast no, nie każdy ma fatbike'a, nie każdy chce wydawać kupę kasy na to, żeby mieć rower, jak przez przypadek spadnie śnieg, no bo wiadomo, że w naszym kraju te zimy różnie wyglądają. Rok temu, kiedy ja nabyłem, stałem się szczęśliwym posiadaczem pierwszego speca na grubych oponach, praktycznie nie wiedziałem, o co w tym chodzi, tak? No oprócz tego, że rower wyglądał efektywnie, miał grube opony i był na wyjątkowo słabym osprzęcie, który jakoś se tam dał radę po tych wszystkich kilometrach, to nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi z tą grubą oponą. I słuchajcie, przede wszystkim robiłem mega błąd polegający na tym, że nie chciałem pozbyć się SPD-ków. W tamtym roku zimy nie było, więc jako takie jeżdżenie w sposób, do którego ten rower jest przystosowany i zaprojektowany, było dla mnie niemożliwe. Później pojechałem na, jak się chyba zima zaczęła, to ja już byłem na Kubie. Jak przyjechałem, to już była wiosna, więc jakby nie miałem możliwości zrobienia z tego roweru prawdziwego użytku. Natomiast w tym roku, jak wróciliśmy z tropików, okazało się, że jest piękna polska biała zima, taka naprawdę fajna, minus 20. No i słuchajcie, pierwszy problem, potwornie marznące stopy. Ja ze swoimi SPD-kami w plastikowych, skorupowych butach z blokiem pod spodem, z dziurą, kombinowałem, robiłem co mogłem. Termiczne skarpetki, ogrzewacze, folia NRC, nic to nie dawało. Cały czas mi potwornie marzły stopy. Przy temperaturach w okolicach minus 20, kiedy jeździłem, doprowadzało to naprawdę do sytuacji krytycznych i tak zwanej złotej epoki disco, czyli kiedy kończyłem jazdę i wchodziłem na przykład do karczmy, nagrzane piwo, po prostu chodziłem i robiłem jak mi odmarzały palce. Marcin, nasz przyjaciel rowerowego południa oraz United Cyclist, powiedział: Jacek, musisz odkręcić te SPD-ki, to jest potwornie niewygodne. Ja mówię: Marcin, coś w tym jest, kupiłem drogie zimowe buty, które niezbyt dobrze działają. Poza tym jest dużo problemów, blok się zapycha, ciężko się jest wpiąć, później ciężko się jest wypiąć, jak coś przymarznie. Nie miałem wcześniej takich problemów, ale też ich nie miałem dlatego, że nie jeździłem na rowerze górskim po takich warunkach, jakie mieliśmy tutaj, czyli śnieg po pas, prawdziwa zima i prawdziwy mróz. I Marcin mówi: wkręć platformy, pojedź raz do lasu. To są New Balance buciki, takie klasyczne sneakersy, czyli buty do skradania, czyli Adidasy po naszemu. I ubrałem porządne skarpetki, zawinąłem stopę folią NRC, pojechałem do lasu i problem moich marznących palców zniknął. Zniknął dlatego, że na pedale typu platforma, których ogólnie nie używam i ostatnie takiego typu pedały miałem w swoim rowerze, jak byłem dzieckiem, okazało się, że sam fakt tego, że moja stopa jest na tym pedale wolna, podeszwa buta jest miękka, nie tak jak w tym starym z tyranem SPD-ku. I to miękkość tego buta powoduje, że moja stopa rusza się w bucie, cholerna metka, rusza się w bucie, a i moje palce się ruszają, pobudza mi to krążenie, ciepła krew z mojego organizmu wpływa do moich zimnych palców i to się wszystko
grzeje. Natomiast w tym bucie to było niemożliwe, a już na pewno, jak napchałem tutaj skarpetek folii NRC i to było ściśnięte, moja stopa była ściśnięta, zero krążenia, do tego ten cienki plastik, dziura pod spodem, masakra i płacz i zgrzytanie zębów po jeżdżeniu w Jurkowie w karczmie. Wsadziłem sobie, słuchajcie, do tych porozpieprzanych adidasków wkładki z peca. Bardzo fajne wkładki. O tym opowiem wam w innym filmie. Skarpetki wodoodporne Dexrela, ponieważ te buty są trochę na mnie za duże. Jeszcze na to ubierałem takie zwykłe skarpetki, które kupiłem gdzieś w Żabce, w Biedronce czy jakimś innym Lidlu za kilka złotych. Rewelacyjny komfort. Słuchajcie, nawet jak mi gdzieś przy... delikatnie schłodziły się stopy i czułem, że zaczynam marznąć, to po prostu kilka kroków w miejscu na palcach, cik, 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 problem znikał. Tak to widzę ja. A jak widzicie to wy? Słuchajcie, moje bardzo drogie buty zimowe SPD nie zdały egzaminu, dlatego że się rozleciały firmy na G. Rozleciały się zanim w ogóle miałem okazję je porządnie przetestować w warunkach zimowych. Nie mówię w warunkach chłodu, czyli bo to jest różnica, jak jest bardzo zimno, a jak jest bardzo zimno, jest śnieg. Zresztą chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Chociaż jeden chłopek, bardzo sympatyczny zresztą, z jednego vbloga na YouTubie, ostatnio przez dobrych kilka minut tłumaczył ludziom, swoim fanom, którzy go oglądają, a tak naprawdę to nie tłumaczył, tylko im ubliżał, że po śniegu trzeba jeździć i po lodzie ostrożnie. Słuchajcie, ja myślę, że większość ludzi w tym kraju zdaje sobie sprawę z tego, że po lodzie i po śniegu trzeba jeździć ostrożnie. No chyba, że się jest dzieckiem z 6 poziomem upośledzenia umysłowym, no to wtedy można nie wiedzieć, że lód jest śliski, jak jest bardzo śliski, a jak jest chropowaty, to jest mniej śliski od tego, który jest bardzo śliski, bo wtedy się można wypieprzyć. No matko boska, ludzie, czasami trzeba darować tego typu porady, bo w każdym bądź razie ja chciałbym się dowiedzieć od was, co ciekawego wy robicie, żeby zabezpieczyć swoje stopy przed chłodem? Słuchajcie, chemiczne ogrzewacze w tym wypadku dają ultra komfort. Czyli nie dość, że mamy pobudzone krążenie w stopach, to do tego wszystkiego jeszcze przy dużych mrozach ten chemiczny ogrzewacz daje nam taką poduszkę powietrzną, która świetnie nas izoluje od zimna. Natomiast może są jakieś ciekawe metody, których ja nie znam, więc bardzo bym chciał je poznać, jak zawsze chętnie wysłucham waszych rad i tyle to chyba w temacie. Następny filmik będzie o ekwipunku peruwiańskim, bo już się coś ociągam z tym filmikiem, ale nie mogę się do niego zabrać. Jakoś tak. Przeglądam ostatnio vlogi kolegów i muszę wam powiedzieć, że chciałbym chyba okręcić film o tych vlogach, bo widuję tam takie rzeczy, że ludzie normalnie... Ciężko uwierzyć czasami, co tam gadają. A, i jak podoba wam się moja koszulka z Wilkiem Śnieżnym, to możecie wejść do naszego sklepu. Musiałem to powiedzieć, zostałem do tego zmuszony, więc kliknijcie w link do naszego sklepu. Wtedy będę miał spokojny wieczór albo i dwa. Na razie.